We become who we're meant to be. Elo, elo, tutaj Ryfi. Przygotowujemy się do bitwy. Najpewniej nadejdą z powietrza. Jacob gromadzi wojowników w górnej wiosce, aby przyciągnąć ich uwagę. Dzieci i osoby zbyt stare, by walczyć, będą schowane bezpiecznie w katakumbach Akropolu. Pójdę tam, gdy tutaj wszystko będzie gotowe. Mówiłeś, że są ciężko uzbrojeni. Jak możemy ich pokonać? Bardzo otwarte nie ma szans. Uderzą w nas mocno i szybko. Poniesiemy strachy. Mają nadzieję pokonać nas na wstępie. Ale my obrócimy ich zapał na naszą korzyść. Laro, przyda mi się pomoc. Nasi ludzie są rozproszeni po dolinie. Zapalona wieża sygnałowa to znak, że są w niebezpieczeństwie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Gdy zobaczą ogień, będą wiedzieć, co robić. Dolinie, dziś wygramy, przeżywając. Zbierzcie jak najwięcej amunicji i zapasów. Ukryjcie je w jaskiniach i ruinach. Aha. A tutaj gdzie? Co jak? Aha, tutaj jest. No już prawie. Stąd dajesz. Ale czemu tak się stanęło? Miałaś tu wejść? Nie tu, tylko tu. Dobrze. Dajesz.
Kwak. Jacob, w twoją stronę lecą helikoptery. Przyjdź tu tak szybko, jak to możliwe. Wejdź za barykady! Ruchy! Ruchy! Poddajcie się! Uwaga! Kryć się! Odsunąć się! Trzymajcie się razem! Ja cię kręcę. Gdzie jest boskie źródło? Mów! Przestańcie! Nie krzywdźcie nikogo! Gdzie ono jest? Czekaj, czekaj! Jest mapa! Atlas! Pokażę wam drogę! Okej. Opowiedz mi o tym Atlasie. To jest broń. Jesteśmy pod ostrzałem na obrzeżu wioski. Jeśli nie słyszycie, potrzebujemy pomocy. Proszę, nie czekaj. Oj, oj, oj. Zostawcie ją mnie! Tylko na myśli, że jesteś tam. Ale jak? Spalił mnie. Zostawcie ją mnie! Czekaj, chyba muszę to wziąć i... Działa mi ten... Ajajaj. To chyba musiał ten zmienić. Klawisz. Zostawcie ją mnie! Długo tu nie wytrzymamy! Jeśli nie oblankujemy, stracimy wioskę! To był zwykły chłop! Myślisz, że jesteś tam bezpieczny? Żeby cię uleczyć, to fał. Nie schowasz się tam! Tylko na tyle cię stać! Kuźwa. To ja mam go podpalić, czy co? Zostawcie jak tak... Długo tu nie wytrzymamy! Jeśli nie oblankujemy, stracimy wioskę! Dobra, poszedł. Odwrót! Przegrupować się w miejscu lądowania!
Zaatakowali nas tubylcy. Croft jest z nimi. Wielu rannych i martwych. Nasi ludzie są rozproszeni. Trzeba było ją zabić. Nic nie zdziałałeś. Może powiedzie jej się tam, gdzie sobie nie radzisz. Nie poniosę porażki. Trójca wygra, jeśli zawiedziesz. A wiesz, co to oznacza? Jestem zbędna. Moje życie ich nie interesuje. Potrzebuję mocy źródła. Zdobędziesz ją. Nie trać wiary, Anno. Taka jest wola Boża. Nasz sukces jest nieunikniony. Proszę, znajdź je. Czas mi się kończy. Zaszedłem tak daleko. Wytrzymałem tak wiele. Ostatnie przeszkody, które przede mną postawiłeś. Grzechy, do których mnie zmusiłeś, muszą mieć cel. Tylko ty możesz wskazać mi drogę. Daj mi siłę, aby kontynuować dla niej, dla ciebie, dla Trójcy. Proszę. Wskaż mi drogę. Zostań ze mną! Zostań! Przykro mi. Twój lud nie zasłużył. Wybraliśmy tę ścieżkę. To nasz obowiązek. Nigdy nie było łatwo. Wiem, co to znaczy stracić swoich. Trójca nie da za wygraną, tak? Wątpię. Mają dużo zasobów. Co z Atlasem? To starożytna mapa Starego Miasta. Ale Trójca nie znajdzie jej w wieży. Mieszka tam wielu moich ludzi. Nie będą gotowi na to, co nadchodzi. Mogę im pomóc, Jacob. Zrobisz to dla nas? Czy dla samej siebie? Na razie to jedno i to samo. Wrócę z posiłkami, gdy opatrzę rannych. Tak. Potrzebuję bandażu. Jak tam? Nie przestaje krwawić. Jacob. Atak zmasakrował nas i nie ma kogo wysłać do Akropolu. Wciąż nie widzę wyraźnie. Wszystko jest rozlepione. To normalne, że chcą. Lub dopóki wszyscy nie śmieją. Nie ruszaj się. Opatrzymy cię. Ten guzik. Jeszcze kawałek. Jacob, to prawdziwa rzeź. Ani śladu twoich ludzi. Możliwe, że Sofia zabrała ich do katakumb pod wieżą. Ale straciłem z nią kontakt. Dobrze, poszukam jej tam.
Prawie skończyliśmy ewakuować rannych. Wkrótce dołączę do ciebie. Nie to. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Chyba nie. O Boże, nie. Nie strzelaj, będziemy... Jednego pominąłeś. Bądź bardziej skrupulatny. Jak wygląda sytuacja? Co to ma być? Tutaj czysto. Oddział czwarty przeczytam. Co jest? Tam jest! Nie wierzę w to. Ani... Ostał punkt web. Wierzę w to. Tak się telepał, że szok, nie? Czarić ich! Nie strzelaj, będziemy... Rozejść się i przeszukać teren. Zabić wszystko, co się rusza. W miarę możliwości używajcie noży. Musimy oszczędzać amunicję. Rada stali. Teraz pykło, nie? Ale wpadłem w malinę. Hej, hej, spokojnie. Te gnojki są zdolne. Mogli zastawić pułapki. Nie martw się. Zabiję wszystko, co się rusza. Idźmy powoli. Coś tu jest! Nic ci nie powiem. Rozumiem, wierzę ci.
Dlatego po prostu będziemy cię odkładać, aż przestaniesz oddychać. Kolejny, którego zapytamy o Atlas, będzie wiedział. Jest coraz bliżej! Gnojki. Rozwiąż mnie. Wszystkich pozabijam. Spokojnie, Sofio. Tyle przelanej krwi. Tracimy za dużo ludzi. Może twoi ludzie poświęcili już wystarczająco. To nasz cel w życiu. Źle cię oceniłam, Laro. Powiedz, jak mogę ci pomóc. Muszę zapewnić im bezpieczeństwo. Ale wejście do katakumb jest zablokowane. Postaram się odblokować. Wszystko będzie dobrze. No dobra. Nic mi nie jest. Zabierzemy ich w bezpieczne miejsce. Oddychaj. Zabierzemy cię w bezpieczne miejsce. Wytrzymaj. Zaraz będzie po wszystkim. Oto one. Może uda mi się je stąd odblokować. Katakumby. Tam będziemy bezpieczni. Jakaś zbrojownia. To pomoże. Odsuńcie się od drzwi! Dziękuję, Laro. W katakumbach będą bezpieczni. Wiem, że szukasz boskiego źródła, ale moi ludzie zginą w jego obronie. Twoi ludzie już giną. Nie możecie chronić go wiecznie. Udało nam się do tej pory. Ale na razie cieszę się, że jesteś z nami. Atakują wieżę. Nasi wciąż tam są. Zabierz pozostałych w bezpieczne miejsce. Potrzebują cię. No to lecimy. Coś tutaj było? Roślinność tej doliny, od najwyższych drzew poskryte w poszyciu grzyby, z początku była dla naszych przodków czymś zupełnie obcym. Potrzeba było czasu i tragicznych doświadczeń, by poznali język tej ziemi. Ale teraz przekazujemy sobie ich wiedzę z pokolenia na pokolenie. Ziemia ma nam do zaoferowania wszystko, czego potrzebujemy. Znamy roślinę leczniczą, którą można znaleźć w pobliżu źródeł wody i w ustronnych wąwozach. Ze zbieranych w lesie mocnych i prostych gałęzi brzozy wytwarzamy strzały, a z muchomorów, grzybów rosnących w spróchniałych pniach lub w ciemnych, wilgotnych miejscach pozyskujemy silną truciznę. Dobra. Laro, jestem, ale obrywamy od helikopteru. Musisz przyciągnąć jakoś uwagę trójcy. Zostaw to mnie. Mogę się tym zająć. Nie to, tylko to. Ogień!
Pięknie. Jeszcze te były. Dobra. Sam dostał. Jacob, wygląda na to, że się udało. Dobra robota. Helikoptery będą wkrótce. Są tutaj. W obrzeżach miasta nadal szaleją pożary. Ostatnie drewniane budynki spłoną doszczętnie przed zapadnięciem nocy. Serce naszego miasta przepadło, pogrzebane pod lodem. Drobnym pocieszeniem jest fakt, że mongolscy najeźdźcy nie żyją. Polegli wraz z wojownikami proroka, którzy zginęli w naszej obronie. A sam prorok? Nikt nie widział go od poranka w dniu, w którym zakończyło się oblężenie. Teraz potrzebujemy jego roztropności bardziej niż kiedykolwiek. Mamy za mało żywności, żeby nakarmić tych, którzy przeżyli. Część z nas sądzi, że najgorsze już za nami, ale obawiam się, że wcale tak nie jest. Dobra, to jest, to jest. Tutaj oddział piąty. Wchodzimy do katakumb. Potrzebujemy wsparcia. Zbliżacie, jesteś! Trzymać pozycję! Dobra. Dobra. Spróbujcie tylko. No dalej.
Jeszcze jeden nabój mam. Gdzieś tu jeszcze jeden był. Dobra, ledwo, ledwo. Widzę intruza! Dobra. Jacob. Już po nich. Obawiam się, że to jeszcze nie koniec walki. Opowiesz mi więcej o tym miejscu? Zasłużyłaś na to. Chodź ze mną. W starożytnych czasach nasz prorok przyniósł boskie źródło do tej doliny. Moi przodkowie zbudowali Kitiesz, aby chronić je przed zewnętrznym światem. Po co? Czym jest boskie źródło, Jacob? To artefakt z zamierzchłych czasów. Wierzymy, że kryje fragment duszy Boga. Legenda głosi, że ci, którzy ujrzeli boskie źródło, stali się nieśmiertelni. Ale do tego miejsca zawsze ciągnęło rządnych władzy. Trójca. Tak. Pragnął pogrążyć cały świat w ciemności. Jeśli opanują źródło, ich żołnierze będą niepokonani. W takim razie pomóż mi je znaleźć, zanim oni to zrobią. To nie jest twój obowiązek. Oczywiście, że tak. Mój ojciec zginął za to. Nie możesz wypełnić pustki w środku, Laro. Możesz ją tylko wyzwolić. Znajdę je. Z twoją pomocą lub bez. Czekaj! Sofio, puść mnie. Muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy. Rozlałaś dla nas krew. Chcę pomóc. Wiesz, gdzie jest Atlas? W katedrze. W podziemnych archiwach. Ale nie pójdziemy tam z tobą. Czemu? Co tam znajdę? Są tam inni. Nieśmiertelni. Zabiją wszelkich intruzów. Mój ojciec uważa, że powstrzymają trójcę. Nie mogę ryzykować. Wiem. Proszę. Weź to. Pomoże ci dotrzeć do katedry.